Treny to ten rodzaj tekstu kultury, który sprawia, że nawet najbardziej zdecydowany humanista, licealista, który pisze wiersze do szuflady, a w drodze do szkoły analizuje dylematy młodego Wertera, nagle zaczyna zastanawiać się, czy język polski to na pewno coś dla niego i czy nie warto zacząć wszystko od nowa na biochemię albo w technikum. Czy w sumie zrobić cokolwiek, byleby tylko nie analizować kolejnego trenu. Podobno jeśli postawimy treny koło elektrowni atomowej, uruchamia się alarmowa procedura jej wyłączenia, bo elektrownia nie ma siły analizować rozterek Jana Kochanowskiego i po prostu po ludzku odpuszcza. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Tak się zabawnie złożyło, że 19 utworów znanych jako treny Kochanowskiego to jednocześnie także zbiór niezwykle ważny z punktu widzenia podstawy programowej, która traktuje je na równi z wieloma lekturami obowiązkowymi. I w sumie faktycznie trzeba przyznać, że jest to zestaw robiący wrażenie, bo autor pokazuje w tych utworach emocjonalny rollercoaster. W tym sensie treny są wartościowym tekstem, bo pokazują maturzyście wszystkie etapy, które czekają go w trakcie egzaminów. Od wyparcia, przez ból przypominający borowanie zębów młotem pneumatycznym, aż po kwestionowanie sensu życia i późniejsze oczyszczenie. Jednocześnie treny Kochanowskiego są utworem tak trudnym i po prostu ambitnym, no skomplikowanym w odbiorze, że przy czytaniu niektórych z nich powinien każdemu towarzyszyć specjalnie przeszkolony pies przewodnik albo grecki filozof, tłumaczący wszystkie odwołania i wątki, które w utworze zaszył Jan Kochanowski. Licealista przychodzi do szkoły, gra w gałę 2 godziny, a potem na geografii uczy się, jakie są rodzaje jezior w Polsce i ogląda obrazki wody. A następnie przez 45 minut analizuje na polskim cierpienie ojca, który stracił córkę i który powoli zaczyna wątpić we własne istnienie. What the fuck is this piece of shit? Idealny poniedziałek w szkole. I tutaj taka praktyczna uwaga. Jeśli treny powtarzasz, albo poznajesz je właśnie po raz pierwszy, z uwagi na fakt, że autor zabiera nas przez bardzo wiele stanów emocjonalnych i odwołuje się w trenach do praktycznie wszystkich motywów w antyku greckiego, poznając jeden tekst kultury o objętości spisu treści w lalce albo krzyżaków, zdobywasz w trenach naprawdę dużo przydatnych informacji. Także jest to pod tym kątem profit. Treny to także absolutnie wyjątkowy przykład utworu, w którym autorowi udało się naraz opowiedzieć o swojej traumie, odreagować cierpienie, ale też jednocześnie straumatyzować całe pokolenia Polaków, którzy mając po 17 albo 18 lat, muszą teraz rozkminiać pod maturę i tłumaczyć egzaminatorom, jak to jest, jak ci umrze córka i żony nie ma blisko ciebie, żeby cię pocieszyć i masz dodatkowo jeszcze kryzys wieku średniego. No więc zacznijmy naszą przeprawę po tym literackim synonimie słowa depresja od tego, że rozróżnimy na treny Kochanowskiego, czyli właśnie konkretny utwór odpowiadający o stracie córki, i treny generalnie. Bo treny generalnie to utwory liryczne o charakterze żałobnym, które wywodzą się z tradycji greckiej, z antyku, w której pogrzebowi towarzyszyła piosenka dedykowana właśnie osobie zmarłej. Co ważne, pieśni te odzwierciedlały żal i smutek, ale także przedstawiały dokonania za życia i cnoty osoby, która odeszła. To, co jest ważne, to fakt, że osoba, która odeszła, była na przykład władcą albo kimś wyjątkowym, no właśnie, żeby było co opowiadać, co ta osoba zrobiła w sumie za życia. Do twórczości antycznej nawiązywali później kolejni poeci, przede wszystkim w renesansie, na przykład Francesco Petrarca, którego chociaż nigdy w życiu nie czytałem, chyba z 50 razy widziałem informacje o nim, że był wybitnym renesansowym twórcą, więc na pewno tak było. No ale jak już ustaliliśmy, w Polsce słowo tren możesz praktycznie synonimicznie używać w kontekście nazwiska Kochanowski, czyli wybitny polski artysta, którego chyba największym dziełem są właśnie treny. Kochanowski podobno jako pierwszy w historii wziął taką koncepcję trenu i poświęcił je w całości małemu dziecku. No i to jest właśnie w pewien sposób nowatorskie. Cykl jego utworów jest znakomitym odzwierciedleniem przeżyć poety odrodzenia, ale przede wszystkim przeżyć po prostu osoby cierpiącej. Wszystkie treny są inne, jest ich łącznie 19. Opisują stan, w jakim znalazł się poeta i to, co czuje, z podziałem na konkretne etapy. Co prawda tych etapów nie ma 19, ale możemy je tak pogrupować. No bo jeśli z kontekstu to nie jest jasne, to właśnie Kochanowski stracił córkę, no nie? I to mu zryło na tyle głowę, że teraz postanowił to opisać i po prostu opisuje to etapami. W tym materiale nie będę cytować i omawiać pojedynczo każdego trenu, nie robi się tak też w szkole, ale możesz potraktować to, co zaraz powiem, jako taką instrukcję obsługi trenu. Bo są one jak kolejne levele w gierce. Można je pogrupować, ale z dużą łatwością możesz je też sobie podzielić, jak chcesz. Now,
This is epic. Tren pierwszy i drugi to wprowadzenie i rodzaj przedmowy tłumaczącej kontekst, w jakim znajduje się poeta. Kochanowski mówi, że zmarła jego córka. Zaznacza, że cierpi i lojalnie ostrzega, że generalnie cały ten zbiór nie jest najbardziej optymistycznym i pocieszającym wytworem kultury, jaki poznasz w życiu. Jest to szczególnie ważne, jeśli odniesiemy treny do reszty twórczości Jana Kochanowskiego. Praktycznie w wszystkich wcześniejszych utworach Kochanowski jawi się jako poeta zachwycony życiem, wierzący w harmonię i reguły rządzące światem, które z radością tłumaczy innym. Jest jak dobry, lubiany przez wszystkich wujek na rodzinnym obiedzie. Jest do tego głęboko osobą wierzącą, czy bardziej osobą głęboko wierzącą. W swoich fraszkach apeluje na przykład do odbiorców, żeby cieszyli się małymi przyjemnościami, żeby chwytali dzień i jak epikurejczycy cieszyli się z każdej sekundy naszego czasu na ziemi. Do tego jest wielkim fanem filozofii stoickiej, mówiącej, że jeśli właśnie jednocześnie potrącił cię tir, rzuciła dziewczyna i wydziedziczył ojciec, ty powinnaś albo powinieneś jakby nigdy nic, zdrowo się odżywiać i pójść na siłownię, bo takie rzeczy się po prostu czasem zdarzają. A tu nagle wjeżdżają treny, które zaczynają się od dwóch utworów, w których autor w sumie przekazuje przede wszystkim to, że spotkała go wielka tragedia i że życie jest niesprawiedliwe. To trochę tak, jakby Freeze zmienił pomysł na ekipę Gen Z i zrobienia filmów dla najmłodszych, cała ekipa zaczęła tworzyć wozy opancerzone albo tokarki. Następnie mamy 5 trenów, które są analizą bólu i takiego wzrastającego przygnębienia i smutku. Utwory 3, 4, 5, 6 i 7 obrazują chwilową rezygnację autora i takie opuszczenie dotychczasowych idei i wartości. To właśnie w nich Kochanowski patrzy na to, co wcześniej uważał za fundamentalny światopogląd, czyli na przykład horacjanizm, epikureizm, stoicyzm i taki generalny gigaczadyzm, i stwierdza, że wszystko to był jakiś jeden wielki bullshit. Zastanów się, ty okłamałeś 40 milionów Polaków prawie. W tych też trenach, czego najlepszym przykładem jest tren numer 5, Kochanowski używa wszystkich dostępnych środków stylistycznych, które we wcześniejszych latach wykorzystywał do opowiadania o pięknie i wartościach, żeby świat i rzeczywistość obrzydzić i pokazać jego beznadzieję. Najlepszy przykład to porównania homeryckie, czyli rozbudowane porównanie tak bardzo, jak osiedla bliźniaków pod jakimś dużym miastem, na przykład pod Krakowem czy Rzeszowem, które w słowotoku ciągnącym się przez kilka kolejnych wersów budują ośmiokrotnie złożony obraz rozpaczy. Kochanowski porównuje na przykład swoją córkę do drzewa, które miało być takie piękne i w ogóle miało dać super owoce i życie i wszystko miało być super, ale w sposób okrutny obumiera. Autor opisuje też na przykład ubrania swojej zmarłej córeczki, przedstawia je ze szczegółami i stwierdza, że teraz już nigdy nie będą noszone, czyli opisuje tę śmierć właśnie w każdy możliwy sposób, no bo zarówno drzewo, które umarło, jak i te ubranka bez właścicielki, to jest zastępowanie słowa umarła mi córka, w sumie trzech słów. I wreszcie dochodzimy do utworu 8, który zaczyna się od chyba najbardziej znanego cytatu z całego cyklu. Jan Kochanowski zwraca się bezpośrednio do córki, z swoją drogą nie jedyny raz w trakcie tego utworu, i z wyrzutem mówi: wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, moja droga Orszolo albo Urszulo, tym zniknieniem swoim. I tak przechodzimy z rozpaczy i opisu tragedii do opisu poczucia braku sensu na każdym poziomie życia. Córka Kochanowskiego była jego całym światem. Wniosek z utworu numer 8 jest właśnie prosty. Autor nie ma po prostu dla kogo żyć i nie potrafi cieszyć się towarzystwem innych, a interakcje z rzeczywistością nie dają mu praktycznie żadnej satysfakcji. Do swojej córki Kochanowski zwróci się jeszcze wiele razy, na przykład na początku trenu 10, który zacznie od Orszolo albo Urszulo, moja wdzięczna, gdzieś mi się podziała. No, tak jakby nie wiedział, no, to jest 10 tren, jakby Janek ogar. Nie, no dobra, to było niepotrzebnie złośliwe i nie na miejscu. W najbardziej krytycznym, zdaniem w sumie głównie podręcznika albo nauczycielki, ale jednak, w najbardziej krytycznym momencie utworu wyraża on nawet zwątpienie w Boga, co z perspektywy XXI wieku nie jest może szokujące, bo znajdziemy pewnie w Polsce sporo szkół, gdzie więcej osób wierzy w to, że influencerzy serio używają produktów, które reklamują, niż wierzy w Boga. Ale kiedy tworzył Kochanowski, powiedzieć jako wykształcony człowiek z elit, których kler był sporą częścią, że wątpisz w Boga, to było zrzucenie takiej bomby, jak powiedzenie na matematyce, że mnożenie nie istnieje, albo nie wiem, przyjazd do szkoły czołgiem zamiast komunikacją miejską. Co? W tym sensie to było coś, i to takie coś
w negatywnym tego słowa znaczeniu. Była to sprawa na tyle poważna, że Kochanowski poświęcił 3 kolejne treny tylko po to, żeby potwierdzić, wytłumaczyć to, że serio od tej wiary odchodzisz, przynajmniej mocno wątpi. No i tak właśnie tren 9 rozpoczęty jest słowami, które skierowane są do mądrości, do rozsądku. Autor stwierdza w nich, że nie ma czegoś takiego i że wszelka wiedza czy wiara to jest jakaś iluzja, którą po prostu on się mamił we wcześniejszych latach. Tak jak wcześniej autor zwracał się do córki, tak teraz zaprasza na dywanik Boga i zaraz będzie go pytać, coś ty mi za życie tutaj przygotował. O! Ale to nie do mnie tak. Kochanowski wątpi także w mądrość i sens tych wszystkich idei filozoficznych i po raz kolejny wraca do roastowania epikureizmu i stoicyzmu. Poeta do tej pory wierzył w wartości, które właśnie wyrażały te zbiory filozoficzne. Teraz, pod wpływem śmierci córki, cały ten światopogląd się poważnie zachwiał. Kochanowskiego przeraża to, że wszystko na świecie okazuje się nie mieć żadnej wartości. Zwłaszcza w świetle takiej bezwzględnej śmierci niewinnej istoty. Jeśli zastanawiasz się, w jaki sposób egzaminator CKE albo twoja nauczycielka uznali, że ze słowotoku i skomplikowanego jak szachy 8D zestawu porównań da się wywnioskować, że Kochanowski zwątpił w Boga, to jest to zrozumiałe, ale odpowiedź akurat na to pytanie jest dość widoczna w trenie 10. Bo w pewnym momencie Kochanowski zwraca się do Urszulki, nawołując, tutaj cytuję, gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest, co od razu zapala czerwoną lampkę dla każdego czytelnika z XVII albo XVIII wieku. No bo jak to, gdzie jest Urszulka? Niewinna mała dziewczynka po śmierci trafia przecież z automatu do nieba, tak jak powiadomienie o spóźnieniu w dzienniku elektronicznym od razu trafia do twoich starych. Jeśli autor nie wie, zastanawia się, gdzie jest jego córka i w ogóle czy gdzieś jest jego córka, to znaczy, że wątpi w podstawę wiary chrześcijańskiej, czyli odpowiedź na pytanie, co się z nami dzieje po śmierci. To tak, jakbyś ty zaczął wątpić w internet albo w, nie wiem, picie wody. No jakby takie dość basicowe prawdy rządzące światem. W kolejnych trenach, powiedzmy, że od 12 do 17, chociaż ten podział jest dość umowny, jego w sumie szyję tak na trochę na pałę, poeta stara się uzasadnić swoje zwątpienie i poszukuje odpowiedzi na pytania egzystencjalne. Szuka sensu i istoty śmierci, ponieważ te odpowiedzi, które miał wcześniej, nie działają. Przywołuje przy tym jakieś anegdoty z mitologii, analizuje różne case'y, które zna, bo jest mega wykształcony i które wykorzystywał w poprzedniej twórczości. I to jest właśnie ta najmniej emocjonalna część utworu, bo autor po prostu szuka sensu i zabiera nas ze sobą do tych rozkmin, ale one nie są ciekawe. One nikogo nie interesują. W sumie tak jak reszta tego utworu, ale tutaj nawet nie ma tego ładunku emocjonalnego, więc jest to po prostu najgorsze. Najsłabsze, najnudniejsze. Oczywiście dalej zdarzają się wybuchy, bo na przykład w trenie 13 autor znowu nie wytrzymuje i mówi do córki: moja wdzięczna Urszulo albo Orszolo, bodaj ty mnie była, albo nie umierała, albo się nie rodziła, ale nie będzie już tak grubo jak wcześniej, bo wszystko zmierza do ukojenia i pogodzenia się ze swoim losem i faktem, że córka umarła, że jest w grobie, a autor dalej żyje i musi ten ciężar po prostu ze sobą dźwigać. W tym procesie powrotu do jako takiego ogarnienia rzeczywistości Kochanowski wraca też oczywiście do wiary w Boga, bo nawet on, po najpotężniejszej stracie, jaką da się sobie wyobrazić, nie miał psychy na to, żeby w XVII wieku nie wierzyć w Boga dłużej niż przez 6 trenów. W utworze 17 mówi, że pańska ręka mnie dotknęła, mi wszelką radość odjęła, czy coś takiego, czyli w sumie nie wiem, jakim cudem ja to pamiętam, ale mówi w skrócie, że jesteśmy już na etapie takim, że Kochanowski czuje urazę do Boga, ale przynajmniej to jest uraza do czegoś, co wie, że istnieje, czyli znowu ma przekonanie, że właśnie jest Bóg. I może zdarzą mu się jeszcze złośliwości, na przykład kiedy Kochanowski napisze później, że pan, który gdzie tknąć widzi, a z przestrogi ludzkiej szydzi, to w trenach 17 i 18 no właśnie nie ma wątpliwości, że Kochanowski wrócił już do teamu Dzieci Boże i zaraz na nowo będzie chuliganem Jezusa Chrystusa na pełnej. W trenie 18 jest już w ogóle turbo nudno i tak rozczarowująco nawet, bo Kochanowski zaczyna przepraszać Boga za to, że ośmielił się w ogóle wątpić. No i to już jest stypa. Gorsza niż ta Urszulki. A ona była dość nudna, smutna. Kochanowskiemu jest pod koniec trenów po ludzku głupio za to, co nawyrabiał i prosi Boga o przebaczenie i o to, żeby trzymał go na krótkiej smyczy od teraz, no bo go po prostu poniosło. Jak Bóg uśmierci mu kolejną córkę, to chce to znieść jak mężczyzna, a nie, że znowu będzie wątpić i pisać 19 trenów. Przesadziłem. Teraz warto odpowiedzieć sobie na pytanie, którego dobrowolnie nikt nigdy sobie nie zadał i nie zada. Czyli jak kończy się cykl trenów? No i właśnie utwór numer 19 to
obraz tego takiego ukojenia. Autor, i tutaj nie wiemy, czy jest szczerze o tym przekonany, czy tylko próbuje przekonać się na siłę, ale opisuje z całą pewnością, przynajmniej tak można to antycypować, że właśnie istnieje życie po śmierci, że wiemy, jak wygląda i w ogóle to wszystko jest okej. Okay. Jest sztywniutko? Sztywniutko, tak! Autor albo blefuje, albo faktycznie po przebyciu drogi przez wcześniejsze 18 utworów sądzi teraz, że jego córka ma dobre, szczęśliwe, spokojne i pozbawione trosk życie w niebie. A na pewno ma taką nadzieję. Wizja ta daje mu z powrotem właśnie nadzieję na przyszłe spotkanie z nią i może nie motywację do działania, ale na pewno jakąś formę ukojenia. Nie ma śladu po tym paraliżu z utworów od 1 do 11 czy tam 12. I tak na naszych oczach dochodzi do oczyszczenia i głębokiego resetu umysłu Kochanowskiego. Tutaj powiedzielibyśmy, że dopełnia się cały cykl trenów, czyli portret Jana Kochanowskiego. Zwierciadło, w którym przegląda się na swojej drodze przez cierpienie. Na koniec oczywisty staje się plot twist, od którego w sumie zacząłem ten materiał, więc w sumie słaby plot twist, ale no jakby na koniec widzimy, że treny to sesja terapeutyczna autora Jana Kochanowskiego, którą oglądamy w 19 odcinkach, jak jakieś vlogi z macierzyństwa. Vlogi te są swoją drogą pełne motywów literackich, które znamy z innych dzieł i które idealnie pasują na przykład na maturę. Jest więc tutaj jeden z mroczniejszych i bardziej tragicznych obrazów cierpienia rodzica i w ogóle wątek relacji rodzic-dziecko w takiej dziwnej formie. Są nadzieje rodzica kontra brutalna rzeczywistość. Jest motyw poszukiwania wartości, pogubienia się w życiu i opowieść o trudnej, niczym sprawdzian z lalki relacji na linii człowiek-wiara i w ogóle tej relacji Bóg-człowiek. I o ile na te wszystkie motywy jest dużo innych przykładów, to jest jeszcze motyw na przykład relacji ojcowskiej i miłości ojcowskiej, co wcale nie jest już tak często spotykane w utworach omawianych w szkole. Do tego jest spojrzenie na treny jako sytuację, w której super wykształcony literat i przede wszystkim artysta musi poradzić sobie z mindfuckiem, jaki polega na tym, że nie wie, co ma robić i robi to, co mu wychodzi najlepiej, czyli właśnie tworzy sztukę po to, żeby poradzić sobie z otaczającą go rzeczywistością. No czyli jest właśnie relacja artysta-rzeczywistość, ale nazwijmy to motywem mindfucka. I proszę, żebyś od teraz w taki sposób powoływał albo powoływała się na to w szkole. Motyw mindfucka. Puchacz. Na koniec zostawiłem jeszcze kwestię tak bardzo niszową i zarezerwowaną dla szkoły i matury, że szansa, że wykorzystasz tę wiedzę w życiu codziennym jest równie wysoka, co prawdopodobieństwo spotkania naraz w komunikacji miejskiej Boxdela, Baracka Obamy i Tygrysa Szablozębnego. Chodzi o fakt, że treny stworzone przez Kochanowskiego są utworem niezwykle nowatorskim i oczywiście innowacyjnym, bo w antyku, tak jak już powiedziałem, treny pisane były na cześć osoby zmarłej, na przykład dostojnika, polityka, wojskowego czy władcy. Mają one upamiętniać ich zasługi, żyć pamięć o nich i przysparzać im sławy, no i właśnie dla tej sławy były tworzone. Polski poeta zdecydował się poświęcić je małemu dziecku i osobie bliskiej i w ogóle nieznanej powszechnie dosłownie nikomu, nie wyróżniającej się na żadnym innym polu. Gdyby rzymskiemu poecie Owidiuszowi powiedzieć, że Kochanowski napisał treny, a potem dać mu do przeczytania to, co faktycznie tam było, to Owidiusz zrobiłby w grobie potrójne salto i gwiazdę bez rąk, a potem przyrzekł, że zabije Kochanowskiego. What the fuck is this piece of shit? No i właśnie na tym polega to nowatorstwo, że już na poziomie tego, co wykorzystał Kochanowski, żeby opisać swoje cierpienie, łamie on pewne reguły rządzące światem literatów i to będąc właśnie osobą super wykształconą i świadomą tych reguł. Czy to jest nowatorstwo? No chyba nie. Nie wiem. No tak piszę, więc tak jest. Moje zdanie jest takie, że takie wykorzystanie wzorca antycznego w naszej kulturze to jest faktycznie coś ciekawego, coś, co się rzadko zdarzało, ale żebyśmy mogli to docenić, to musielibyśmy mieć prawdopodobnie w rodzinie na własność jakiś dwór szlachecki i stadninę koni i spędzić 10 lat na polonistyce. Także dla większości z nas jest to informacja, której po prostu polecam się jak najszybciej pozbyć po tym, jak się skończy szkołę. I to w sumie tyle na temat trenów. Dzięki wielkie, że przeszedłeś czy przeszłaś ze mną tę fascynującą przygodę przez kryzys wieku średniego i przez ból Jana Kochanowskiego. Jeśli podoba Ci się to, co robię, to rozważ podesłanie moich materiałów jakimś swoim wrogom albo przyjaciołom, rodzinie, znajomym, wszystkim, którzy mogą po prostu nabijać mi watch time. Dzięki wielkie i cześć. Aha, pamiętaj też o tym, że utworów na tym kanale jest naprawdę mnóstwo i przynajmniej część z nich jest łatwiejsza w odbiorze niż treny Jana Kochanowskiego. Także gorąco Ci je polecam. Hej. Taka ciekawostka. Przeciętny film na tym kanale lubi 99 na 100 użytkowników, którzy wchodzą z nim w interakcję. Mam do Ciebie jedną prośbę. Pomóż mi znaleźć tą jedną osobę, która nie dała lubię to i wymierzmy jej razem sprawiedliwość. Nie no, serio, mam do Ciebie jedną prośbę. Podziel się tym materiałem z kimś innym. Kimś, komu może się on po prostu przydać.